Cześć, to Babka z Mańcy. Zapraszam Was na odcinek, w którym zrobię przebieg zmienności funkcji x plus 1 przez x. Czyli co zrobimy? Powiemy, gdzie ta funkcja jest rosnąca, malejąca, czy ma jakieś asymptoty i na koniec narysujemy jej wykres. Zaczynamy! A zaczynamy od dziedziny tej funkcji. Zauważmy, że nie możemy w miejsce x wstawić zera, czyli dziedzina to jest zbiór liczb rzeczywistych z wyrzuceniem zera. I to jest nasz kandydat na asymptotę pionową. Czyli policzmy sobie limes przy x dążącym do zera z lewej strony naszej funkcji x plus 1 przez x. No, mamy problem. Zobaczmy, gdybyśmy sprowadzili to do wspólnego mianownika, co będziemy mieć. X kwadrat plus 1 przez x. I teraz... Na górze możemy wstawić 0, to jest 1, a na dole będzie 0. 0 z lewej czy 0 z prawej? Tutaj akurat jest prosta sytuacja, bo mamy tylko w jednym punkcie przechodzimy, funkcja jest rosnąca, plus, minus. Czy jak dążę do 0 z lewej strony, to idę po wartościach ujemnych, czyli jest 0 z lewej strony. Albo może mogę myśleć tak, wstawiam x troszkę mniejsze od 0. No czyli jesteśmy na wartościach ujemnych. 1 przez 0 z minusem to jest minus nieskończoność. Jeśli nie wiecie dlaczego, to wróćcie sobie do liczenia granic funkcji. Teraz liczymy limes przy x dążącym do zera z prawej strony. X plus 1 przez x. Zrobimy to samo co wcześniej, wyjdzie nam 1 przez 0 z plusem, czyli plus nieskończoność. Jeżeli liczę granicę do liczby z lewej i z prawej strony i dostaję plus i minus nieskończoność, to znaczy, że mam asymptotę pionową, czyli napiszę asymptota pionowa x równa się 0. Teraz sprawdzam asymptoty ukośne. Czy jest taka asymptota? No, wzór na to była prosta y równa się ax plus b. Wzór na a to było limes przy x dążącym do plus minus nieskończoności f od x przez x. Sprawdzę najpierw plus nieskończoności, co się dzieje. Limes przy x dążącym do plus nieskończoności. Podzielmy to przez x. Jak podzielimy przez x, czyli będzie 1 plus 1 przez x kwadrat. I zobaczmy, czyli podzieliłam to i to przez x. To tak, gdy x dąży do nieskończoności, to dąży do zera, czyli tu zostaje nam jedynka. Możemy zauważyć, że taką samą granicę otrzymamy, gdy x dąży do minus nieskończoności. To zobaczmy, jakie będzie b. To jest limes przy x dążącym do plus minus nieskończoności f od x minus ax. Taki był wzór, tak? To wstawmy sobie to, co mamy u nas. Limes przy x dążącym do plus minus nieskończoności, te granice wyjdą nam takie same. X plus 1 przez x minus a, które wyszło 1, razy x. To nam się skróci, zostaje 1 przez x. Gdy x dąży do plus albo do minus nieskończoności, to jest 0. Czyli mamy asymptotę ukośną. Y równa się 1x plus b. 0, czyli po prostu y równa się x, to będzie asymptota ukośna. Dobrze, czyli mam już dziedzinę, policzyłam sobie granice w tych punktach, które nam tutaj w zerze, które wypadło z dziedziny, w plus i minus nieskończoności okazało się, że jest asymptota ukośna, y równa się x. To idziemy dalej. To teraz zobaczmy, jaka jest pochodna tej funkcji, czyli liczymy pochodną. Prim od x równa się, no to możemy zrobić, albo możemy zrobić, że pochodna z x i pochodna z tego, albo możemy zrobić pochodną tutaj z ilorazu, tak? Bo my tą funkcję zapisaliśmy sobie na jednej kresce, może przećwiczmy sobie pochodną z ilorazu. Mamy tutaj x kwadrat plus 1 w liczniku, czyli robię pochodna z góry, czyli 2x razy dół minus pochodna z dołu to jest 1, czyli mam minus, dam to może w nawiasie, x kwadrat plus 1 przez to, co było na dole, czyli x do kwadratu. Równa się. Czyli mam 2x kwadrat minus x kwadrat, to jest x kwadrat minus 1 przez x kwadrat. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze zapisać, jaka jest dziedzina pochodnej. Dziedzina pochodnej to też są rzeczywiste z wyrzuceniem zera. Kolejny krok. Sprawdzam, gdzie ta pochodna się zeruje. Czyli to równa się 0. No to widzimy, że w jedynce i w minus jedynce. To, co jest na dole, jest większe od zera dla x-ów należących do dziedziny. Dziedziny funkcji do dziedziny pochodnej.
Więc nas interesuje to, co dzieje się na górze. Widzimy, już powiedzieliśmy sobie, że pochodna zeruje się w jedynce i w minus jedynce. Będziemy rysować znak tej pochodnej. Czyli piszę minus 1, 1. Tu się pochodna zerowała. Wykres rysuję od góry, czyli tak. Ale uwaga. Tak było w wielomianach, tam mieliśmy dziedzinę zbiór liczb rzeczywistych. Tutaj jest troszkę inaczej. Dlaczego? Bo tutaj dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych z wyrzuceniem zera. To znaczy, że w zerze coś się dzieje. To zero wypada nam z dziedziny i to sobie zaznaczymy tutaj. Bo wypadło nam z dziedziny pochodnej. Dlatego tutaj musimy pamiętać, że tutaj coś jest i to będziemy wywalać. Czyli znak naszej pochodnej, no to tak, tutaj wartości dodatnie, tutaj wartości ujemne nasza pochodna ma. Teraz będziemy chcieli to wypisać. Czyli nasza pochodna przyjmuje wartości większe od zera dla x-ów należących od minus nieskończoności do minus jedynki, suma od jedynki do plus nieskończoności. Pochodna jest mniejsza od zera dla x-ów należących od minus jedynki do zera, suma od zera do jedynki. Teraz wypisuję monotoniczność funkcji, czyli gdzie funkcja jest rosnąca. Tam, gdzie pochodna jest większa od zera, funkcja rośnie, później maleje, bo była mniejsza od zera. Później tu jest przerwa, bo zero wywaliłam z dziedziny, tu znowu maleje i znowu rośnie. Pamiętajcie, że przy monotoniczności nie możemy napisać znaku sumy. Czyli mamy tak, funkcja jest rosnąca dla x należącego od minus nieskończoności do minus jedynki. Tutaj domykam, bo mogę domknąć, minus jedynka była w dziedzinie, piszemy zawsze maksymalne przedziały monotoniczności. Teraz od jedynki do plus nieskończoności znowu jest rosnąca. Funkcja jest malejąca dla, i teraz x należącego, od minus jedynki do zera. Tu otwieram, dlatego że zero nie jest w naszej dziedzinie i x należy od zera do jedynki. Tu domykam. Teraz zastanówmy się nad ekstremami. Co to były ekstrema? Ekstrema to były takie punkty, gdzie było minimum albo maksimum lokalne. Czyli tutaj funkcja rośnie i później zaczyna maleć. To znaczy, że mam tutaj maksimum lokalne, a tutaj mam minimum lokalne, bo funkcja malała i zaczyna teraz rosnąć. I to też wypisujemy. F max to jest f od minus jedynki. I chcemy policzyć wartość tego maksimum, czyli wstawiamy miejsce x minus 1, czyli będzie minus 1 plus 1 przez minus 1, czyli minus 2. F min to jest f od jedynki. Wstawiam tam jedynkę, czyli będzie 2. Zobaczcie, to jest taka fajna funkcja, która pokazuje, że maksimum lokalne nie zawsze będzie większe niż minimum lokalne. Bo tutaj mamy funkcję, która będzie miała maksimum w minus 2, a minimum w dwójce. Dla jedynki wartość tego minimum będzie 2. Dobrze. Pamiętacie, co jeszcze warto było policzyć? Punkt przecięcia z osią OY i punkt przecięcia z osią OX. Jak policzyć punkt przecięcia z osią OY? Punkt przecięcia z osią OY to za X wstawiam 0. No to za X wstawiam 0. Czy mogę wstawić za X 0, jeśli on nie był w dziedzinie? Nie mogę. Czyli nie mamy punktu przecięcia z osią OY. To sprawdźmy teraz, czy są miejsca zerowe. Czyli kiedy f od x jest równe 0? Bo jeśli są, to też warto zaznaczyć je na rysunku. No to przyrównam sobie moją funkcję. Może tą postać to łatwiej zobaczymy. X kwadrat plus 1 przez x, kiedy jest równe 0? No nigdy, bo x kwadrat plus 1 nie może być równe 0. Czyli mamy brak miejsc zerowych. Czyli nie przecinamy ani osi o y, ani osi o x. Jesteśmy gotowi na to, żeby narysować wykres funkcji. Rysujemy układ współrzędnych. I teraz tak. Rysunek zaczynam zawsze od asymptot. Czyli czy coś, wyszły nam jakieś asymptoty. No wyszła nam asymptota pionowa x równa się 0. Czyli rysuję asymptotę pionową x równa się 0. To jest asymptota pionowa. Wyszła jeszcze asymptota ukośna y równa się x i ją też narysujemy. Teraz zaznaczamy, jeżeli były punkty przecięcia z osiami układu, to je zaznaczamy, ale tutaj nie mamy co zaznaczać. Zaznaczymy sobie jeszcze, co się działo w tych takich punktach, gdzie było maksimum albo minimum. Maksimum było dla minus jedynki, minus 2, czyli dla minus jedynki
minus 2, czyli tutaj. I tu ma być maksimum lokalne. A minimum lokalne było dla jedynki 2. Czyli tutaj ma być minimum lokalne. I teraz zobaczcie, jak będzie wyglądała nasza funkcja. Może narysujemy ją na różowo. Ona ma zbliżać się do tej asymptoty w plus i w minus nieskończoności. Czyli blisko plus i minus nieskończoności tutaj będziemy blisko tej przerywanej linii. Gdy będziemy zbliżać się do zera z lewej strony, to funkcja zbliża się do minus nieskończoności, czyli blisko zera z lewej strony minus nieskończoność, z prawej strony wybije do plus nieskończoności. Ale chyba najważniejsze, żeby narysować tą funkcję, to jest tutaj. Czyli funkcja rośnie tutaj, aż w minus jedynce osiągnie minus 2. Czyli ona rośnie tak, później tutaj zaczyna maleć tak. I zbliża się do tej asymptoty, nigdy jej nie dotknie. Tutaj przerywamy i teraz tutaj funkcja maleje, osiąga minimum lokalne i później rośnie w tamtą stronę, zbliżając się do naszej y równa się x. Może mogłam to jakoś tak bardziej przybliżyć, żebyście widzieli, że ona zbliża się do naszej... I tutaj jest funkcja taka zaokrąglona, no bo ona była tam różniczkowalna, czyli tutaj nie mamy takich szpiców, tylko mamy tak zaokrąglone.